Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. Tak, i oto pierwszy piękny, wspaniały epizod z gry Narzędzia w górę, czyli kolejny szalony koop. Tym razem sprawdzony, więc nie będzie taki wtopy, jak było przy braku przestrzeni. I długo wyczekiwany przeze mnie. Tak, przez siostrę długo wyczekiwany był. Dostaliśmy go oczywiście za pośrednictwem Humble Bundle, konkretnie Humble Monthly. I tak, siostra już cały miesiąc wyczekiwała, a teraz nie ma co marudzić. Nowa gra, slot pierwszy, brak mi tu czasu. Nie, standard. Oczywiście, że nie. Standard. Teraz tak, ruszamy się gałką, rzucamy. Nie zdążyłem przeczytać i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Te ptaszki mi się podobają. No, mnie się podoba też wszystko. Piękne. Gołębie. Widać, kto kieruje, no ty chyba. No tak, ja kierowałem, bo wszystko było prawidłowo ustawione. A nie, to ja kieruję, przepraszam. Ja gram w porze i jeżdżę 300 na godzinę. Tak. No, no idealnie teraz w twoim ty kierujesz. Stylu. Nie, idealnie w swoim stylu, siostro. Nie ma co ukrywać. To ty no, zawsze płoty rozwalasz. Stąd. Wyłaź mi stąd. No, idź. Idź cię przywitaj. Ale to nie jestem. Ja nie mam takiego wąsa. No coś gadamy. Mniejsza. Narzędzia. O! Kolejny gada. Kolejny wypełzł. Bez sensu, że tu jest tylko jedna kobita. No. A ile niby ma być kobiet? Widziałem zapowiedzi tej gry dużo wcześniej, więc... No tak, ale no jakby... Myślałam, że może jest jakaś jeszcze kobita. O, gracz jeden. O! To ja shiftem piękne. Mam dołączyć. O, tak? Halo? Tak, shiftem. Nie. Enter. A u mnie jest napisane, że... A, shift to jest start, enter, dobra. Czym by tu zagrać? O Boże, jakie piękne. O Boże! Ja zagram tym. A ja w takim razie zagram. No chwila. Oj, jak się odgotowić? A, czyli są różne wersje postaci. Ja wezmę takiego typowego. Ja będę wampirzem. Dobra. Białym. Bądź se wampirzem. Gotowa? Bardziej nie będę. Okej. Okay. Czy może? O dobra, wsadę może. Nie, nie łazisz chyba? A nie, łazisz, dobra. Dobra. No, to jesteśmy w pięknym poziomie pierwszym gry o nazwie Narzędzia w górę, w której to mamy łazić i robić remonty. Okej, okay, a podnoszę X, żeby coś robić. Czekaj, oprócz kamery, no. Ja nic nie ruszam. Daj mi się przyjrzeć mojemu sterowaniu. Shiftem ja rzucam, tak... a pod... dobra. Jakoś ogarnę. Okay. Dobra. Bo o dziwo tym razem to ja gram na klawiaturze, a gwiezdny klucze u napadzie. Okej, okay, dobra. No to... wchodzimy. Ej, co mnie trzymiesz? Moje! Dobra, jak się to myśło? Moje! Wow. Dobra, gdzie mamy to rozłożyć? Mamy to rozłożyć tu, tak? Tak. No, co ty robisz? Próbuję grać. Nie, X-a trzymasz, żeby nabrać. Ty nie umisz. A, Bezby... to trzeba nabrać. A, nie wiem, którym u ciebie, ale tak. I patrz, teraz to wykładasz, widzisz? To nie jest trudne. Dobra. U mnie wszystko się robi w takim razie F. No. A ja twojego sterowania nie znam, bo ja gram na padzie. Ja nie klawiaturownik tym razem. Miał dziwo... tym razem. Niestety tak. Moje, bierej mój schemat. To i wynosimy się stąd. Ale nie, coś jeszcze trzeba zrobić. Nie. Schemat tak, coś trzeba jeszcze. Wziąć. No. Weź schemat i czas posprzątać. Nie, jeszcze coś trzeba zrobić. A, dobra, jednak to ty. Nie, coś jeszcze jest. Derp? Co my jest? Coś smagowaliśmy, a tutaj resztka. A, to nie zabrałaś. Brawo. No, siostra, proszę cię, nie bądź lama. To mi otwórz. No, nie działa. Mi. No. No. Mam nadzieję, że mamy trzy gwiazdki, bo jeśli nie, to będzie powtórka. Weź przestań.
the day at work! Czemu ja, czemu ja gitaruję na mopie? Nie wiem, a jeszcze jakiegoś kogoś ciekawie, jak to jest rozwiązane, bo nie ukrywajmy, u mnie zawsze są problemy z mikrofonem. Ja od razu mówię... Siostra tym razem ja jest hostem. Ja jestem tylko uczestnikiem, więc tak, to jest razem z jej kontagramy, bo błagała o to, żeby dać jej tą grę, to tak. I... Teraz 350 punktów, łocie. No tak, tak, 350. Dobra, nic się nie zmieniło i... O Chryste, panie! Jakieś brudy tu są. No, co to ma być za brudy? Jak ty to sprzątnęłeś? Tym samym czym bierzesz, tym samym czym na przykład bierzesz te, jak to się nazywa? No dobra, właśnie tak. Dobra, już wiem. Czyli tu musimy posprzątać. A po co jest w ogóle wiadro? No, nie wiem. Podejrzewam, że to wiadro to chyba nakładać więcej śmieci. Mamy tak jak głupi i chodzimy. Daj, wezmę wiadro. Nie, nic z nim nie można. A nie, faktycznie. No można. Dobra, ja jestem mądry, widzisz? Jestem mądry, ja umiem A w wiadro. A gdzie schemat? Dobra, tam jest schemat. Czym ja to oddałam? Dobra, shiftem. Nie wiem. Schemat już znalazłam, dobra. To wiadro już potrzebne nie będzie. Podnieś to. To ja zaczynam malować. A. No, dobrze, źle pomalowałem akurat idealnie, pierwsza ściana błędna. A tak teraz serio, to ja już pomaluję prawidłowo, ty się zajmij wykładziną. Zabieraj! Ty właśnie uderzyłaś dostawcę wykładziną? A i przy okazji siostra ratuj, bo jakieś tutaj się wylała farba na biało. Biedny Dobra, kluczu. To już nie jest potrzebne. Ups! Co to ma być? Ja to chcę posprzątać. Tutaj można rozlewać farbę, geniuszu. Ale ja to chciałem posprzątać, ja nie chciałem się przewracać. Jest też tryb, że im bardziej syfisz, tym masz mniej czasu. Wiem, przecież sam ci o tym dzisiaj mówiłem. No wiem, więc no. Mam nadzieję, że to nie ten tryb. Nie, niestety. Nie udało mi się tego załączyć, więc tak. Dobra, halo, może to jest w dodatku śmieci. Tylko? Nie, siostra, to jest podstawowy tryb. Ja już powynoszę co niepotrzebne. No ale... Dobra. Schema ja już też wyniosę, można Siostra, nie pomalowałaś do końca wykładziny. A, to poczekaj, wezmę jeszcze jedną wykładzinę. No. Nie ma tak malować wykładzinę, naprawdę. No, wiesz o co mi chodzi. A i właśnie, przy okazji schemat jest przydatny, bo pozwala obracać ekran. To jest przydatne? Schemat pozwala obracać ekran. Ej, ja mam resztki tego! Dwa no! To możesz to wyrzucić do kosza na śmieci pewnie. Mam nadzieję. I teraz trzeba zobaczyć... dobra, chyba zlamiłem. Oczywiście, że zlamiłem. Brawo. Halo, puść to, Stefan. Dobra, grzeczny Stefan. A przy okazji, wiesz jak się wyłamuje drzwi? Bo ja próbowałem i nie wyszło. No i dobrze, że ci nie wyszło. Dobra, zamykamy. Wynoście. Nie, coś jeszcze zostało chyba. Aha, dobra. No to teraz idź po tą farbę. A gdzie ona jest? A tutaj, dobra. I czemu ja? Brawo, bałaganisz. Cicho. No, halo, farba, nabieraj się. W ogóle ciekawe jest to, że tutaj chyba niezależnie od tego, jak długo nam zajmuje robota, to i tak zaliczamy. Na trzy gwiazdki. W sensie... Nie wiem. Co jest? Coś jeszcze. A nie, dobra. Farbę rozlałaś przecież. No. I przy okazji też warto by było powiedzieć, że ogólnie prosiłbym was o oglądaczy o to, żebyście stwierdzili, jak wam się to wszystko oglądało. Pober.
Bo tak, nie ukrywam, ja gram na zaniżonej rozdzielczości przez to, że siostrą monitor tylko do Full HD, nie tak jak ja 4K. Nie wiem, jak to będzie się obserwowało, ale wiecie, jeśli mamy robić koopy, które są tylko lokalne, to jest jedyny sposób, żebym ja po prostu na remote playu grał z siostrą. Bo wiecie, jak ja to hostuję, to moje 4K niestety wywołuje lagi u niej, więc tak. Napiszcie, co sobie z dzieci, czy to dobrze wygląda. A póki co, poziom trzeci, do boju! Mam nadzieję, że to nie jest taka króciutka gierka. Nie wiem. Da się to jakoś sprintować? Jeszcze zdjąć wykładzinę. Co? Da się to jakoś sprintować? I czemu ja znowu chodzę pojedynczo, wyrzucam śmieci zamiast do wiadra? To ty tutaj zdzieraj, ja zobaczę już na schemacie, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj pomarańczowa wykładzina. Dobra, czyli żółtą farbę. Co? Czyli kuchnię na żółto trzeba pomalować, a tamten pokoik na pomarańczowo, okej. To ja zacznę malować. Jeszcze musimy poczekać na wykładzinę. No, ja zacznę już farbować. A ty powrzucaj śmieci do wiadra, żeby mi nie przeszkadzały, dobra? Dobra, tylko jeszcze muszę naumieć się sterowania. No ja też się ciągle naumiewam, ale... Przykład muszę przetestować coś, co widziałem na trailerach. Szczerze tutaj nie ogarniam, bo jakby... On... O dobra, już wywalił te śmieci. Wykładzina! Idź pod dywan. Dobra. No... On nie chce wywalać tych śmieci. Jak jest przewrócone, to on będzie wywalał na podłogę przecież. Ale on w ogóle nie chce wywalać. Patrz, bo to nie robi, bo to robisz A, a nie X. W moim przypadku, czyli to nie ten sam przycisk, którym nabierasz farbę, tylko inny. A, czyli ten spacja. Może u ciebie tak. Tym, powiem, co podnoszę? Tak, tak, ten sam. Dobra. Powiem szczerze, że tutaj nie ogarniam, jak to jest u ciebie, bo wiesz, nie sprawdzam w klawiaturę. Ale tak, jest pełny wiadro, więc ja tu idę wysypać, tutaj poczekaj. Może? I powiem szczerze, póki co to jest proste. Wiecie, pewnie nie mówię póki co. Ja nie mówię tego w złym znaczeniu czy coś, tylko chodzi o to, że to jest w miarę łatwiutkie. Odbierz farbę przy okazji od razu. No, i właśnie muszę powiedzieć tak szczerze, z mojej strony remote play u po stronie siostry się sprawdza świetnie. Co prawda, czuć te postrzępione proszę takie elementy w okolicach ścian i tak dalej. Ja w sumie inaczej. Na pomarańczowo. Czuć postrzępienie. Czuć postrzępienie po prostu ekranu delikatne, ale powiem wam szczerze, że mi to aż tak nie przeszkadza. Jeśli na nagraniu to wszystko dobrze wygląda, to jestem skłonny naprawdę tak kontynuować, bo... No wiem, że wy uwielbiacie siostrę i koopy nasze, bo to jest po prostu czyste złoto. Więc jestem no skłonny, że trochę... Tylko to zrobić z The Escapist, które mamy w planach. Właśnie tak, The Escapist 2 też trzeba jakoś ogarnąć, to prawda. Więc powiem szczerze, że chcę wycierpieć tę gorszą jakość ekranu, jeśli wam się to podoba. No bo, bądźmy szczerzy, no, nie wygląda to aż tak okropnie, nawet po mojej stronie. Jak jest z nagraniem, ciężko mi stwierdzić, bo wiecie, mój podgląd to jest nie za duże okienko, bo drugi monitor, na którym zawsze trzymam, to wszystko jest mały. Który zajmował ode mnie, a ja od niego zajmowałam. Tak, taka właśnie ciekawostka. Teraz właśnie siostra ma mój stary monitor Full HD, ja mam taki, który Full HD nie ma za to. Ale tak, wiadro jest pełne, ja to wynoszę. I zaraz będę farbował. Prędzej to ja już zacznę farbować. A, czyli ja mam wynieść wykładzinę, bo już jest niepotrzebna. Tak. Okej. Nie, ale powiem szczerze, fajna gierka, tylko jak na razie mało chaosu. I teraz pytanie brzmi, czy to my tak ogarniamy, czy to po prostu chaos się dopiero zacznie później? Wiesz, podejrzewam, że tak jak to jest w grach typu Overcooked, chaos się zaczyna na trzeciej, czwartej krainie. Ale jak chcę liczyć krainę, jak my po prostu pokoje robimy? Tam w sumie mieszkania. No tam, tam jest winda i tak jakby jesteśmy na pierwszym piętrze. Czy na parterze. Więc no. Więc w ten sposób można to jakoś może liczyć. Poczekaj, muszę odwrócić. A, okej, dobra. Nie, spokojnie, nie musisz, ja to już ogarnę. Da się wyczuć po prostu z tym, jak to jest. Aha, nie mogę obracać. Bo możesz, to jest innymi przyciskami całkowicie niż sprawdzanie. Sprawdzanie to też są właśnie osobne funkcje, ale tym się nie przejmuj, ja już tutaj ogarnę. Dobra, to ja już wyniosę. I potem wiesz, że my ledwo się w czasie mieścimy. Serio? Tak.
Jeszcze farbę trzeba. No to weź tą farbę! No biorę. Wychodź szybko, siostra. O nie, 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 kuchnię nie zdążyliśmy. Jedna ścianka. Jezu, jak ty to robisz? Jeszcze raz! Ja się nie poddam! Na 100% ma być! Co ty robisz? A ty mnie? I co ty mi robisz? Otóż mnie! Nie! No! Udało mi się! Więc tak, po prostu szybko musimy to ogarnąć. O, siostra, co ty zrobiłaś? A to ty miałeś być ten, co wiadra będzie wywalał. No nie! Co tu się dzieje? Przepraszam. No. Wiesz co? Tak. No, tak, tak. Ale no, wiecie co? Chcieliśmy chaosu, mamy chaos. Nie przeszkadza, że z czołkami nie mogę łazić. Szczerze najmocniej. Chyba da się to przystawić. Jeśli tak, to byśmy musieli to zrobić, bo ogólnie to jest tak, że ja mam łażenie. To dajcie chwilę, posprawdzimy, czy można sterowanie poprzestawiać. No, niestety się nie udało, więc... No, po prostu, wiecie... No. Może nie przedłużajmy tego, tylko szybko sprzątajmy. Jeśli mamy wyrobić się z czasem... No, dzięki! Tam to też zrobiłeś. Tak, wiem, dobra. I potem odnowić, trzeba odnieść wiadro. Ups. Całe szczęście było puste. Cię cieszę, że ono było puste. Gdzie miał być który kolor? Pomarańczowy miał być w tamtym pokoju. Tutaj jest żółto. To ja już zacznę malować. Idź po wykładzinę. Ja mam kłaść wykładzinę, tak? Tak. Dobra. A właśnie, taka ciekawostka. Tutaj akurat pamiętam, jak zaglądałem kiedyś na tę grę u jednego gościa. Takiego pewnego gościa, który ma niebieski busz na głowie. Swoją drogą. Wiecie, że jeśli się nie odbierze tego wszystkiego od tego kuriera, to on po jakimś czasie sobie ucieka? No dlatego mówię, żebyś brał. Tak. Jak już tutaj podłogę wyłożymy, to od razu wyrzucę wykładzinę. Okej. No to szkoda, że tu nie ma trybu sprintu. Byłby większy chaos, jakbyśmy mogli sprintować. No. I w siebie... No dzięki! No, ale ja chciałam kończyć malować. Sprawdź, można schemacie czy wszystko, żeby nie było takiej samej sytuacji jak ostatnio. Jest, to wyrzuciłem. Bo pokazało się, że było 100%. A, okej. W malowaniu. Kurier! Kurier! Wiesz, zawsze można go powalić i wtedy też zostawi. Kuriera walić, tak? Ty agresywna jesteś! Przepraszam, za dużo gry o budowaniu PC-cie. Tak. Bo niby my, informatycy, jesteśmy agresywni. Już ci uwierzę. No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to tak. Ogólnie jestem studentem informatyki właśnie. I no, więcej nie będę mówił może o tym, bo moje życie prywatne to moja sprawa i gwiezdny klucz, a moja persona prywatna to nie to samo. Ale no. Gwiezdny klucz to twoje alter ego, prawda? No tak, to przecież mój pseudonim sceniczny. Gwiezdny klucz, Starki, jak zwał tak zwał. Chociaż powiem wam szczerze, że ostatnio bardziej się utożsamiam z Gwiezdnym Kluczem niż ze Starki. Bo to zmieni nazwę kanału na Gwiezdny Klucz. W sumie bym mógł nawet, byłoby to oryginalniejsze, bo... Jak, mówiąc szczerze, takich Starkejów, czym Starkich, jest dużo. Na Gwiezdny Klucz nie istnieje poza mną. Ej, bo chyba nie skończyliśmy jeszcze tego, weź sprawdź plan. A, czy już, ten pokój już. A nie, jeszcze uwaga. Jedna ściana. Dzięki, wywaliłeś mi wiadro. Dobra, to ja wyrzucam schemat. A nie, schemata nie można wyrzucić, mech. No! Nieś to! Wynoś to wiadro i szybko, bo czas szybko się kończy. Mamy jeszcze minutę. A, jeszcze jest jedna plama, dobra. Gdzie plama? Pod wiadrem pomarańczowym. A, bo pomarańczowy wiatr w ogóle jest do góry nogami. Siostra, podnieś wiatr pomarańczowy, bo on jest do góry nogami, przez coś ciągle przewracam. A, dobra, nie wylało kolejnej plamy. Dobra, daliśmy radę, jej, jesteśmy mistrzem.
To wcale nie tak, że jest to trzecia próba. Bądź nie. Nie, wcale. No. I ty tam. Nie, skończę się znowu. Nie. Oj, przepraszam, mój błąd. Wyjdź z tego. Bo już to zrobiliśmy. Co? Mam nadzieję, że to nam nie zepsuje, no, wyniku, no. No dobra, nie zepsuło. Jej, no wyszły piętro! No. A gdzie muzyczka z windy? Gdyby nie to, że jestem leniwy, to bym teraz na nagraniu tutaj dokleić. Dobra, czekaj, siostra, mamy nowe wyzwanie, co? Musimy jeszcze opinkować ściany. Nie mówcie, że będziemy jeszcze szpachlować ściany. No mówię, że tak. Ale to jest za dużo roboty, my nie ogarniemy. Damy radę. Weź szpachlę, wsyp do wiadra. Przytrzymaj X. I teraz nałóż szpachlę. Okej. Tylko ostrożnie, żeby nie wysypać szpachli. Następny raz muszę spróbować ten, no pada? Czy pad od, tak, DualShocka 4. A, no tak, będziesz musiał sprawdzić. Powiem ci szczerze, na padzie przyjemnie gra. Nie wiem, czy ogarniesz ogólnie pada, mając przyciski od Xboxa podawane zamiast od PlayStationa. Już się naumiałam, jeśli chociaż, o to chodzi. Siostra, odbierz szybko. A, dobra. Co? Pomyliłeś gościu drzwi. Gościu, drzwi pomyliłeś. I nie obchodzi go, że ktoś mi się od sąsiada? A, nic, dobra. To ja może... Ja tutaj mam pomalować, czy gdzie? Lepiej nie używać marczej farby, jeśli wiemy gdzie. Chyba tu, gdzie ja jestem? Nie, podejrzewam, że tam, gdzie jest pomarańczowa podłoga. Prawdziwy plan. Tak, dokładnie. Czyli gdzie? Patrz. Widzisz? Musimy zedrzeć starą farbę. A jest już otynkowane ściany. Wysyp tynk proszę z wiadra, bo musimy tam pozdzierać tapetę starą. Odbierz. Poczekaj, ale... Szpachle już... Dobra, ja już to odbiorę, może. Dobra. Musimy szpachle usunąć z wiadra teraz. Bo jeśli usuniemy szpachli, to nie będziemy mieli jak szybko śmieci zbierać. Dobra, więc ja wysypię szpachle. Ja wyniosę szpachle. Tak, dobrze. Dobry plan, siostra. I mogę cię wynieść też? Nie. No, nareszcie mi się to udało. Musiałeś. Musiałem, tak. Masz rację. To był twój odwieczny cel. Wywalić tak, mnie za... Znowu idzie pod zły adres. No. Już mu zabiorę ten dywan. Okej. Ja już tu od razu wezmę pomarańczową farbę. Ja pomarańczową farbę od razu tutaj nałożę. A ja pójdę wykładzinę zamontować. Okej, tylko ostrożnie, żeby nie przewrócić farby. Jak wiadomo, przywrócenie farby tutaj to jest największy błąd, jaki można popełnić. I wyrzucanie siostry za drzwi. Nie, to nie jest wielki błąd. To jest mały błąd. Tak. Bo siostra jest mała, jest small. Nie jestem small, nie jestem snack. Ale nie tylko snack jest small. Gek też jest small. I inne rzeczy też są small. Jak siostra. Siostra, siostra nie to jest small glutek. Nie jest small? Czyli siostro glutek już się najadł i nie jest small? Od kiedy? Zależy, który siostro glutek. A przepraszam, zapomniałem, że ty już nie jesteś glutem. Już się zczłowieczyłaś jakiś czas temu. Nie, to jest tylko moja transformacja. A, to nie wiedziałem, że się jak szlajmy z jakiejś chińskiej bajki. Nie. Ja jestem jak szlajmy... Jestem jak ten. Jak to, co miałam robić na pewnej twojej grupie. Dungeons and Dragons. No wiem, no czyli jesteś po prostu glutem z jakiejś chińskiej bajki, którego tytułu nie pamiętam niestety. Jak zostałem glutem? No tak to przetłumaczyć na polski, ale jaki był tytuł oryginalny, to niestety nie pamiętam. Ale mniejsza. Nie gadajmy tu może o chińskich bajkach, tylko malujmy ściany, bo za to nam płacą. I czas nam się kończy. To też. Naprawdę brakuje mi tutaj jakiegoś sprintu.
A może celowość jest zrobiona? Tak. I dobra, mamy wszystko, teraz posprzątać. Zabierz plan. Podnieś go. I wywal go. Jest! 100%! Kolejnego pozioma! Jej! Wiem, jak tak myślę, to może błędem było, że nie wziąłem tej gry do siebie, bym przynajmniej miał 100% achievementów łatwo nabite. Ale tak. Kichaj. 25. minuta, więc możemy jeszcze spróbować jednego pozioma. Dobra. I teraz siostra, przyjrzyj się dokładnie, jak się tym steruje, proszę cię. Ale ja wiem. No, teraz jeszcze podłogę trzeba spaklować. Okej. Okay. O, kanapę nam dali. W sensie sofa, ale kanapę. To ja zobaczę, gdzie potrzeba pomarańczowej farby od razu i zacznę malować może. Nie, nie ten przycisk, halo, gwiezdny kluczu, ogarnij lamę. A, dobra, tam potrzeba pomarańczowego. Chyba na to nie można wejść. Tak, nie można wchodzić na szpachle. Ty, fajnie co zrobili. Proszę, poszpachlowane kafelki tak, po prostu są zakaz wstępu. Na chwilę, bo wiesz, jakby to jest asfalt, czyli jakby nie paczek tynk. Nie, nie dobra, do końca. Kibelek już nam ten niepotrzebny. No tak. Okej. Okay. A plan po prostu już wyniosłem, to jeśli będziesz chciała coś na nim zobaczyć, to będziesz musiała to powiedzieć, wiesz, czy ten, zrobić tak poza tym. Ej, bo w sensie ten na klawiaturze to jest tak, jakby on miał problem z niektórymi akcjami. On ma naturalnie taki problem. Ile tam potrzebujemy czego? Czerwonych rzeczy. Dobra, ich nie mamy. To już pomarańczowa farba nie jest potrzebna. O, okej. Okay. Czy ty prawie zaszpachlowałaś tutaj pole? Nie. Dobra, ja tu szpachlę zarzucę, a ty i potem trzeba będzie ją wysypać do śmieci. I szpachla już niepotrzebna, chyba. Mam nadzieję. Jeśli potrzebna, to się załamie. O, kafelki będziemy kłaść. A nie, panele. Dobra, odbierz, siostra. Dawaj mnie to. To nie twoje. A to tutaj, w przedpokoju? To w przedpokoju, czyli tak, tam gdzie szpachlowałaś wcześniej, będziemy kłaść panele. Dobra. A ja póki co właśnie opróżnię wiadero i idę zdzierać stare wykładziny. Jakie wykładziny? No przecież w tym pokoju z sofą są wykładziny do zdarcia. A, to. Zostaw ten tynk! Ja nie ruszam tynku. I zostaw te śmieci. Ale ja nie ogarniam. Dobra, siostra, ty kładź panele, a nie. Idź po kuriera. Dobra, no. Idź po kuriera i zestawiła mnie panelami. No, super po prostu. Tutaj mam ci rzucić? Tak, dzięki. Na panele też nie można włazić. Właśnie o tym mówiłem, że weź tutaj to ogarnij, idź do kuriera i panele. Ciekawe utrudnienie. Wiesz co, może panele zabierz sobie do swojego pokoiku, żeby mi nie blokowały tam przejścia? Aha. Wyrzuciłaś panele, brawo. Fajnie. Ale są blisko. Tak, a teraz kanapę dam radę wynieść? Tak, dam radę, dobra. Czyli kanapa nie będzie problemem. A, w sumie, tak sobie teraz uświadomiłem, teraz bym przeciwieństwo po prostu naszego wcześniejszego wychodzenia na zewnątrz. No, widzisz, teraz zmieniliśmy robotę, już nie jesteśmy pierdami. Siostra! Przepraszam! Czemu mi to rozlałaś? Chciałaś, żebym tu zrobił bałagan, prawda? Tak. Od kafelków. Nie chcę cię straszyć, mamy tylko minutę na cały pokój. Ale na jeden. Więc no jakby ten. Jesteś pewna, że ten twój pokój masz już w pełni zrobiony? No tak, bo przed chwilą mi się komunikat pojawił. A, dobra. To w takim razie ja tu ogarnę szybko troszkę wykładziny. Potem tylko szybko ściany i może coś jeszcze ogarniemy. Chociaż boję się, że zabraknie nam czasu znowu. Może ogarnę swoją lamę w końcu. No, fajnie było, gdybyś ogarnęła lamę. Chociaż wszyscy, którzy nas znają dłużej niż jeden dzień, to wiedzą, że twojej lamy się nie da ogarnąć.
Dobra, kończymy ten pokój. Nie chcę cię straszyć, mamy mało czasu. Halo? Czemu on mi nabrał farbę? Mi dywan nabrał. Nie zdążymy. O nie! Jeszcze ściana nie pomalowana, nie. Nie ogarnęliśmy lamy. Restart! I dobra, to teraz tak. A ja już ogarniam, co są. Zaczniemy od tego, od syfu. Okej, okay. To ty ogarnij syfa pomału, ja będę już malował tamten pokój, który potrzebuje tylko malowania. Okej? Okay? No, w sensie, ja też, jak ja na przykład... Ja będę też odbierał kurierów od razu, mówię, w takim wypadku, bo ty musisz tutaj sprzątać bardziej ode mnie. W sensie, ja już ci tłumaczę, jak to jest z tym wywalaniem śmieci, bo nie zawsze chcę współpracować w takim znaczeniu, że ja na przykład podchodzę do wiadra i u mnie tym przyciskiem jest spacja, więc... Jak ja naciskam tą spację, to on mi nie chce tam włożyć tego. A, to jest naturalne, ja też mam z nim takie problemy. Z tym Stefanem, jełopem jednym. Który nagle stracił biznes w handlowaniu roślinkami pewnymi specyficznymi, których nazwy nie wypowiem, bo by się przyczepił i dlatego teraz został budowlańcem. I ty siostra dokładnie wiesz, jakie roślinki. Wiem, o jakie roślinki chodzi. Niestety wiem. To ja kanapę może przesunę do innego pokoju? Nie, niech stoi na środku, to nie będzie wadzić nikomu. I od razu mówię, żeby nikt nie podejrzewał jakichś dziwnych rzeczy, mówimy tutaj po prostu tylko o mojej postaci, o imieniu Albin Online, o imieniu Jełup Stefan, który był zbieraczem roślin włókienniczych. I pewna roślinka czwartego stopnia bardzo utkwiła w pamięci znajomym i sądzili, że ja jestem dealerem takiej roślinki pewnej. Chociaż... Już będzie copyrighty. Nie. Bo dealer to jest handlarz, więc nie będziemy miał żadnych problemów. Ding dong. Kafelki. To są panele, nie kafelki. Ej, przy okazji szpachle trzeba do wiadra. Nie. Wiadro na zewnątrz, szpachle już na zewnątrz z wiadrem. Będzie bezpieczniej. Będzie mniej potem wnoszenia. Widzisz? To ja zacznę już szpachlować, skoro i tak nic innego do roboty nie ma. No ja nie będę szpachlować, wiesz ty co? Nie możesz już kłaść od razu panele na tam gdzie poszpachlowałem. Ale tak czy siak będzie trzeba chwilę chyba odczekać, więc no. Czy nie? Tak. O, dobra, wykładzinę już przynosi, to ja już zabiorę wykładzinę. Okej, dobra, odkryłem coś pięknego, szpachla się nie rozsypuje jak się wywróci. Jej. Szpachla to mój ulubiony element teraz, ten, przeprowadzkowy, czy remontownie przeprowadzkowy, zaraz po wykładzinach, bo wykładziny też są bezpieczne. Ej, gdzie jest ten? Gdzie są panele? No, nie pytaj. Dobra. Nie ja zarządzam panelami. Dobra, mamy panele jeszcze... Panele, ogarnijcie życie. Mamy prawie 2 minuty. Jeszcze jedną rzecz musisz zeszpachlować przecież. Wiem, ale już po prostu zacznę tutaj... Już ci przynoszę. Ale... Nie, wiesz... No, co mi tylko spokojnie. Zamykasz? Tylko spokojnie, bez rzucania, okej? Okay? Bo nie chcę potem mieć, wiesz, nieprzyjemności. Związanych z wylaną farbą. Dobra, tym razem dałem radę. No bo ogarnęłam lamę. O nie! I moja potęgna odkryła się... Już ogarnę. Okej. Dobrze. To ja postaram się tego nie ruszać, dopóki nie będzie to konieczne, żeby przez przypadek więcej nie rozlać. I widzisz, siostra, jesteśmy wspaniali. Nawet schematu nie ruszyłem. No, bo z pamięci lecimy. Tak, to ja wynoszę farbę. Ej, można w połowie zrobić kafelki i tak poszukać system. No tak. Dobra. To ja oszukam system i jak będziemy wychodzić, to... Okej, tylko pamiętaj, że to nie są kafelki, to są panele. Nadal. Uwaga, oszukam system. Chwila. Schemat, proszę. Pomóż sprawdzić. Jest git.
tylko panele muszą zastygnąć. A, dobra, czyli panele jeszcze musiały się właśnie załadować, dobra. No to mamy to, ponownie, jej, dwa piętra w jeden odcinek. Wspaniała sytuacja. Mam nadzieję, że jest sporo tych pięter. Jaki piękny piesło! No. Ciekawe. Dobra. Ale i tak będę wydrem. No dobra, czyli następny odcinek będziesz wydrem. Zobaczmy ile jest pięter może. Okej. Okay. Chociaż nie, my możemy jeździć tylko... A nie, dobra, trzecie, czwarte. Dalej, i dalej jeszcze jakieś jeszcze wyższe jest. Są. Jakieś wyższe, ale nie możemy jeszcze tam jechać. Czyli 24 gwiazd. I chwila, 24 gwiazdki? Jak mamy wyjść? 24 gwiazdki. No tutaj jest. A, faktycznie, tak, 6, dobra. Tutaj, no. Czyli trzeba 100% te poziomy, żeby wchodzić wyżej, i tak. Okej. Okay. No. No dobra, no w takim wypadku będzie wyzwanie, a póki co to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i nie przeszkodzało ewentualnie jakieś tam porwanie ekranu. Jako, że no, jak mówię, muszę to ja być tym, który odbiera remote playa. I cóż, mnie się gierka podoba, jest bardziej szalona i lepsza niż to, co było wcześniej. I teraz werdykt siostry. Gierka jest o wiele lepsza niż Moving, a nie Moving, jeny. Out of Space, tak, na pewno. Poza przestrzenią. No. I myślę, że może dorównać tym typu Moving Out czy Overcooked, ale jednak wydaje mi się, że jest taka trochę prostsza póki co. Spokojnie, to wszystko pewnie się skomplikuje, ale jak na razie dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym odcinku, który w sumie nawet nie wiem kiedy będzie, przez to, że teraz spory natłok różnych nowych gierek się pojawia na kanale i wiecie, no ciężko mi to jakoś sensownie upchać. Ale dobra, to by było na tyle, naprawdę, więc trzymajcie się i hej hej! Bajo!